Baby, I see what's on your mind. I see you try to find another lie for me. And when I ask about it, when I ask, you're hiding from me. Don't do them back when you do. All love was just a fantasy for me. You play me like nobody. And you are everything for me. You shot me so damn. You shot me. Cześć, witajcie. Chciałbym was serdecznie zaprosić na kolejną edycję Manitou Challenge. Biorę w niej po raz drugi udział wspólnie z czterema, w sumie czterech nas youtuberów będzie. Będziemy testować nową maszynę MLT850 New AG XL. Polega to na tym, że no będzie to edycja dla profesjonalistów. Będziemy sprawdzać no dużą maszynę, to się dowiecie wszystko później. No i będziemy na koniec oceniali wszystko i tak dalej, także możecie się zapoznać z kartą oceny, będą wystawione gwiazdki, zobaczymy jak to się sprawdzi wszystko. No troszkę w inny sposób to będzie przebiegać w tym roku, ponieważ będziemy to sprawdzać na dużym gospodarstwie, gdzie tam jest no dużo roboty, dużo maszyn, ogólnie dużo się dzieje, no i tak wszystko no będzie po nowemu, nie? Bo jak ktoś pamięta, no to była edycja, poprzednie edycje i ostatnia, w której ja brałem udział, no to tam miałem maszynę u siebie, testowaliśmy i tak dalej. No tutaj będzie się różnić tym, że jadę do kogoś nagrywać, testować, także zapraszam do oglądania. Witam państwa, Mańkiewicz Wojciech, Manitou Polska. Jesteśmy w tej chwili na dużej farmie mlecznej, gdzie będziemy sobie testować maszynę MLT850 w naszym programie Manitou Challenge. Zatem do testów pora przekazać maszynę koledze Grzegorzowi. Przekazuję, oddaję głos. Maszyna jest jak na moje warunki właśnie interesująca, ponieważ użytkuję na co dzień model 845 i też dlatego chcemy tutaj zobaczyć, jak to wszystko wygląda sprawa, no bo jednak się myśli o nowych maszynach i sobie sprawdzamy. No, maszyna jest jak na moje potrzeby tutaj, myślę, że idealna. Pokażemy co nieco zaraz, to obejdziemy. Silnik, myślę, maskę może otworzymy, nie? Pewnie. Pojeździmy tak sobie, ujęcia też tak samo, będziecie wszystko widzieć. Porównanie z 845 zrobimy, bo też na tym gospodarstwie taka jest maszyna. W sumie cztery są ładowarki Manitou tutaj i dwa Mustangi jeszcze. Tak jest. Tak? Jest pewien jakby przekrój maszyn, które chcemy dedykować do hodowli. Czy maszyny mniejsze, przegubowe, maszyny cięższe, ładowarki. Tutaj jeszcze przyszłościowo myślimy o takiej maszynie jak skidy, ładowarki burtowe, ale to temat na potem, na przyszły rok. Duża jest oferta, także jest. Dzisiaj, Grzegorz, ważne, żeby się przyjrzeć oponom. Zależy nam, żeby takie opony trafiały właśnie do gospodarstw produkcyjnych, hodowlanych, gdzie na przykład ładowarka 80-90% jeździ po twardym. Jest to idealna opona na tego typu rzeczy, a jednocześnie nie zakleja się, jeżeli widzimy w pole, w grunt. Właśnie tego się bałem zawsze, że ona sobie nie da rady w gruncie, ale tak jak rozmawiamy, to wychodzi na to, że to jednak jest też... Tak jest, daje radę. I co ważne, przy maszynach cięższych, takich właśnie jak tutaj, gdzie ona waży około 10 tony, gdzie jeszcze ładunek weźmie 15 ton, te opony się świetnie sprawdzają na twardym i na miękkim. Grzegorz, co tu dużo gadać? No, ja ci oddaję maszynę, ruszaj do roboty, robić, pracować, porównać z 845, czyli z tą maszyną, która jest bezpośrednio poprzednikiem tego modelu. Myślę, że ta maszyna godnie nas zastąpi i da dużo plusów. Liczę na to. Grzegorz, do roboty. Działamy. Działamy. Dobra, słuchajcie, fajnie sobie tak potestować maszyny, no jak ktoś lubi te sprzęty, to jednak jest ogromna radocha, nie? Tym bardziej, że to są jednak nowości, no bo ten model wchodzi na rynek, nie? No zobaczcie, jakie to jest fajne wszystko, te ruchy. No w porównaniu z 845, tak jak mogę wam powiedzieć, jak robię ją na co dzień, to hydraulika jest, no nie, że niebo a ziemia, bo tam to też jest piękna, mocna maszyna, ale jednak jest wydajność hydrauliki odczuwalna, że te ruchy są dużo szybsze. Co prawda systemów jest więcej, wiecie, bezpieczeństwa przeciążeniowe i tak dalej, i tam też są, ale nie aż tak czułe, agresywne jak tutaj. Tylko to tak jak gadamy tutaj właśnie z gościami, kwestia jest obeznania maszyny.
chłopaki tu nie bardzo się skupiali gdzieś tam, żeby sobie ustawić te wszystkie czułości, wiecie, no to jest bardzo dużo. I skrzynię można agresywność ustawić, i hydraulikę, tą, te przeciążeniówki, to wszystko, tryby na łyżkę, na zawiesie, tam na widły, wiecie, no to dużo, dużo. Sam wam szczegółownie powiem jeszcze, bo nie mam obcykanej tej maszyny, bo nią na co dzień nie robię po prostu, nie, jednak robię tą starszą. Jeździłem co prawda takimi z tej Newark serii, z tej nowej maszynami sporo, ale to też takie gdzieś, wiecie, było w biegu wsiadanie, nie była maszyna ustawiona, nie wtrącałem się tam nikomu, robiłem, nie? No ale tu możliwości jest właśnie bardzo wiele, nie? Żeby tak sobie, no, no sama ta skrzynia, nie? To, to jest już inna zasada działania jednak, bo to jest wario bezstopniowa skrzynia. A ja mam coś takie w głowie już zakodowane, bo jeżdżę ciągnikami, co mają właśnie skrzynie bezstopniowe. Że jest jednak gaz, hamulec, nie? Hamulec w bezstopniowej, tak jak jeżdżę New Hollandem, odcina, jakby puszczam gaz, ciągnik staje. I to tak jest trochę, mi w głowie zostaje tutaj, że ja wsiadłem w pierwszych minutach, jak wcześniej robiłem, puszczam gaz, nie, mówię, coś mi tu nie halo jest, nie? Że gazu jakby brakuje. A mówię, ja przecież mogę sobie na, jak w swojej manitce zahamować i wtedy i gazu, nie? Ręcznie dodać. Także takie głupie skrzywienie jakieś, jak człowiek gdzieś tam z jednego sprzętu w drugi się tutaj wsiądzie. No i też tu właśnie a propos tego gazu jest taka ciekawa opcja, że dajemy tutaj tryb taki, że jak on jest teraz odpalony, nie, teraz jest wyłączony, że jak ja gazu nie trzymam nogą, nic, daję ruch jakiś tam chcę zrobić, a silnik sobie automatycznie obroty gazu daje, dobiera. To też jest super sprawa, ale to mówię, zależy kto jak lubi, do czego, co mamy robić, nie? To jest indywidualna kwestia, po prostu ja z pewnymi zachowaniami tej maszyny, jak ona by była gdzieś tam niedostrojona, to by mi to nie sprawiało przyjemności, by zwalniało pracę, nie? Dlatego trzeba zawsze uczyć się maszyny, wiedzieć co jak ustawić, a nie, że tak robić, bo robić. To ma być tempo i wydajność, patrzcie jaki ona ma skręt. Zobaczycie to jeszcze też na pewnym ujęciu. Nie wiem jaki tutaj jest promień, ale jest bardzo mały. No w danych można by sobie, wiadomo, w internecie sprawdzić, ale no to jest niemożliwe, żeby tak wielka maszyna tak zawracała sobie w miejscu, nie? No osie, rozstaw osi na moje oko maciutkie. Tak minimalnie większy jak 845, ale no moja tak nie zawraca na miejscu, nie? A ta to już całkowicie, to się obraca jak normalnie jakaś taka ta ładowareczka burtowa, czy jak to się nazywa fachowo. No i takie to, jeszcze sobie może do silnika zajrzymy, sam jestem ciekaw i sobie zobaczycie razem ze mną. No takie na sucho jeżdżenie to wiecie, no chwilę porobiłem dzisiaj nią sobie. Fajnie się tym robi, nie? Tylko mówię, kwestia ustawienia pod siebie maszyny, nie? Żeby roboty nie kaleczyć, tylko robić porządnie. Dobra, zgasimy, bo tam jest chyba z tego co pamiętam, już chciałem się wcześniej tam zajrzeć. Była zamknięta maska, to sobie klucz weźmiemy. A i co jest piękne w tych nowych kabinach Manitou? Stopnie, zobaczcie. Nie wiem czy to widać, chyba widać. Cyk, cyk, wchodzę normalnie jak do jakiegoś, nie wiem, no wygodniej jak po schodach w domu. To wycięcie w kabinie robi robotę. Do takich szybkich, wiadomo, ładowarka, szybkie załadunki, ciągnik, ładowarka, auto, ładowarka, przesiadki, szybko, cyk i jestem, nie? Nigdzie się tutaj człowiek nie uderzy. No, fajna sprawa, to jest przemyślane. Zobaczymy sobie jeszcze silniczek. Jak dobrze pamiętam, to tu Janmar jest. A myślę, że się nie mylę, bo trochę się tymi sprzętami jednak interesuje. Dobra, ściągniemy kamerkę. Co my tu mamy? Janmar, oczywiście, że tak. 145 koni. Tak jest. Vario Plus. No, dojście jest takie dosyć przystępne, bym powiedział. Jak na nowe maszyny, gdzie wiadomo, tych dużo jest wszystkich rzeczy ekologicznych i tak dalej, to tutaj jest naprawdę bardzo dobre dojście. Powiem wam, że jak tak patrzę, to szczególnie tutaj przy wentylatorze i silniku, tu jest więcej miejsca nawet jak w mojej 845, ale to jest chyba spowodowane tym, że jest większa maska. Tu jest od koła do koła, a w mojej tutaj jest jednak miejsca więcej. Ja tu mogę normalnie wejść i musieli to gdzieś ucisnąć. Mimo, że
że tu chłodnice są na pewno ciutkę większe, DPF tutaj dochodzi, gdzie ja tego jeszcze nie mam. To tu jest miejsce, no bo jednak zwiększyli tą komorę silnika. Nie wiem, jaka pojemność jest tego silnika, to byście musieli sobie sprawdzić. Obstawiam, że też około 4,5 litra, z tego co pamiętam. To moja ma na Mercedesie też. Nie, moja ma 4,2 litra. No, to ta chyba miała właśnie więcej. No, ale no to jak... Ważne, że więcej, a nie mniej. No bo jednak jak jest mniej, to według mnie nie jest ciekawie. Zamkło się, zamkło, dobra. Co, tam porównam sobie z 845, z moją pszczółeczką, znaczy nie moją, bo tutaj akurat jest pana, co nagrywamy u niego, ale no jest identyczna maszyna i rocznik też jest bardzo podobny, tak patrząc na nią. Sprawdzimy na tabliczce, co to tam będzie. O, i co jeszcze fajne, na pewno to sobie w następnej maszynie gdzieś tam, jak będę kiedyś no, zakupy robił kolejne, to centralne smarowanie podstawa dla mnie teraz. Jednak nie trzeba się gdzieś tam kłaść, smarować tego. No jak maszyna ma chodzić, to musi być smarowana. No i to czasami jest uciążliwe, bo trzeba jednak poświęcić czas i się ubrudzić gdzieś tam, żeby to przesmarować. A tu zobaczcie, nawet jest, nie wiedziałem, myślałem, że będzie wyprowadzenie tylko centralki tutaj, kalamitek, gdzie u mnie właśnie trzeba tam rękę wkładać, się troszkę tam nagimnastykować, to nowsze miały już tutaj kalamitki, a tutaj jest nawet i podcentralne to też podpięte, także tutaj no zero kalamitek, no nie ma nic, wszystko jest centralnym, nie wiem, tam w instrukcji by można poczytać, czy gdzieś tam coś w ogóle jest z takich, że się ręcznie smaruje, ale chyba podejrzewam, że nie. Jedynie co może być, wały pod spodem napędowe, ale to wały, to wiadomo, no wał się nie da centralnie za bardzo, no bo to się kręci. O, jest 845, zobaczcie, jak się fajnie trafiło. Jest moja maszyna, czy nie moja, no mówiłem, ale no identyczna jest. Także dobra, na razie tutaj panowie niech sobie tam zrobią, co mają zrobić, nie? I sobie jeszcze zrobimy porównanko małe. Dobra, tak okazja się trafiła, takie szybciutkie porównanie. Mamy 845, czyli maszyna, którą mam u siebie. Bardzo dobrze znana i bardzo udana, legendarna wręcz maszyna z Manitou. I 850, także no jest odpowiednik tej maszyny, no troszkę już mocniejszy, bo parametry jednak ciutkie tam ma lepsze, ale no ta maszyna zastępuje tą maszynę. Tą wycofali jakieś tam, nie wiem, 2 lata temu, coś takiego. Dokładnie wam nie powiem i została wprowadzona właśnie ta 850. No i różnic jest bardzo dużo, no całkiem inna budowa jest, nie? Mosty, tak jak patrzę, ja to sobie zawsze na pierwszy rzut oka porównuję na 10 szpilek, czyli te mocne mosty tu już są, nie te małe na 8. Z piasta z zewnątrz wygląda tak samo. No tutaj już, tak jak pamiętam ze swojej most, jeszcze do tej nie zajrzałem, a tu będzie identyka jak moja, oczywiście. No troszkę się różni środek, jednak to inne są już też prędkości, tu jest inna skrzynia, bo tu jest wario, bezstopniowa skrzynia, w ogóle tutaj nie ma biegów, nie, to jeszcze sobie o tym będziemy mówić. Tu grubszy widzę jest ten jakby stworzeń, tam on z tyłu wiadomo służy jako wahanie osi, który tu mamy rocznik jeszcze 2015, słuchajcie, to ta maszyna jest rok młodsza od mojej. Ale ma 1000 godzin więcej. Patrzę na licznik, nie no. O stanie nie będziemy dyskutować, to już zależy tam od każdego, jak to pilnuje, nie? Patrzymy tylko typowo na wielkość, na porównanie takich rzeczy. No teleskop widać, że w tej nowej jest, tu jest bardzo gruby ten teleskop. Niektórym operatorom przeszkadza, robiąc tą maszyną, że on jest gruby, że tam nie widać, nie? Da się do tego przyzwyczaić. No tutaj już nie ma lusterek, jest tylko jedno, tak jak mam u siebie, że mam też tak samo 3 lusterka tutaj z prawej strony, nie? Tu w oryginale jest to samo i to ułatwia, bo w którymś momencie zawsze, wiadomo, każdy jest troszkę do czego innego, ale w każdym momencie można gdzieś trafić moment, że widać gdzieś tam w którymś lusterku coś i to właśnie pomaga, tylko trzeba umieć korzystać z tych lusterek, nie? I tak gabarytowo bardzo są zbliżone, no jest ta ciutkę większa, ale to też takie wrażenie robią koła, bo tu są 500 na 70 R24,
No a tam jest 460, nie? Nawet nie muszę sprawdzać, bo wiem, bo mam to na co dzień. Tą maszyną, no to wiecie, że się wytłukłem w życiu. Bardzo dużo. No i to dla mnie taka ciekawostka jest tutaj, bo jednak gdzieś tam się zawsze plany jakieś ma i ten model byłby dla mnie, myślę, że idealny, no bo wiadomo, że do tyłu się człowiek nie cofnie, że będzie mniejsze czy coś, tylko raczej większe, nie? Ale zobaczcie tutaj, to jest petarda. Jednak nie wiem, czy to widać, zaraz sobie podgląd odpalę. O, tu patrzcie jakoś tak. A patrzcie tam, chodzi mi o tą tutaj odległość, jaki tu jest gruby ten teleskop, a tam jest, no wiadomo, że tu jestem z daleka, ale no to jest bardzo duża różnica. I samo ramię tutaj też jest grubsze, no jednak wysięg jest ten sam, ale no pół tony więcej udźwigu tego nominalnego, wiadomo, że więcej można podnieść, bo mam to sprawdzone, tylko no przeciążeniówka zawsze odcina, to takie są systemy bezpieczeństwa i te sprawy. Ta ładowarka zawsze, jak gdzieś tam miałem taki przyrząd do załadowania kiedyś, gdzie 5,5 tony podniosłem, to dopiero tylne koła się oderwały od ziemi, nie? A tak do 5 ton ona spokojnie jeszcze podnosi, czyli jak ta ma 5 ton w danych, to podejrzewam, jakby odciął tam system, na chwilę spadochron nacisnąć, to z 6 ton podniesie. Także to jest, no jest już kolos, nie? No tym można zrobić sprzętami mega robotę, bo no robię 10 lat na tym już ponad, to jest właśnie coś pięknego. To się nie wydaje, dopóki się nie wsiądzie w taką maszynę. Każdy robi gdzieś tam turem, a no co tam ładowarka, tyle, że wyżej podniesie i tak dalej i troszkę więcej tonażu. A guzik, prawda, to jest właśnie niebo a ziemia. Ładowarką można zrobić takie rzeczy, że dopóki nie spróbujecie, to sobie nawet nie możecie wyobrazić. Każdy tak ma, kto wsiądzie, i później jest takie wow wielkie. I czego mi brakuje w mojej hydraulicznego regulowania właśnie. No i tutaj tak samo, nie? Jest. O. Ręcznie trzeba bolec dać. Widzę, identyczny jest model jak mój. Też premium, nie? Klima, wszystko jest tak samo jak w mojej. No tylko no stan jest trochę inny, no ale to nie nasza sprawa, jest każdy o swój sprzęt dba. A tu mamy nóweczkę, nie? 1300 godzin. Maszyna pięknie wygląda. No widać, że już ślady użytkowania, no bo to robi codziennie, nie? To jest maszyna, nie wiem, chyba tam roczna, czy coś takiego. Ile ona tutaj... 2024, o, no to na roku nie ma nawet, patrzcie to. No tutaj przeglądy są, no to ona z początku roku musi być, prawdopodobnie. No to godzin robił. Tu w gospodarstwie, gdzie jesteśmy, są 4 ładowarki Manitou właśnie. I to jest najnowsza. A na oponkach, jaki tutaj rocznik będzie? A to w sumie nieistotne, ale zawsze lubię sobie sprawdzać takie rzeczy, nie wiem po co. Dobra, brudne są. Nie chce mi się tutaj szukać. Dobra, także to na razie takie coś chciałem pokazać. Jeszcze raz tutaj zobaczmy dwie siostry. A ten model, no to jest legenda. Kupę lat był robiony z różnymi silnikami, różne wersje, były różne zmiany takie kosmetyczne, no najbardziej to się tylko silnikami tam różniły, ale konstrukcyjnie tą ramę to chyba tam bodajże około 20 lat robili bez większych zmian, ten cały gabaryt, to ramię, to wszystko tam, wszystko się nic prawie nie różniło, mosty te same, to jest potęga, nie? I myślę, że tutaj jest na miarę tej maszyny nowy model zastępczy zrobiony, że będzie tak samo równie dobrze hulał. Witam, Adam Piotrowski, Agromix Rojęczyn. Odbywały się jak co roku Manitou Challenge. W tym roku uczestniczyła maszyna, no, dosyć mocna maszyna, jak na warunki ładowarkowe, czyli model MLT850. Jednak stoimy przy troszeczkę starszym modelu, 845. Przy moim modelu, właśnie o którym wcześniej była mowa, tak wyszło. Dlaczego stoimy? Ponieważ 850 jest takim naturalnym następstwem za maszynę. Jakby nie patrzeć, maszyna całkowicie inna w tej chwili. Całkowicie przeprojektowana. Śmiało mogę powiedzieć, że konstruktorzy
chyba słuchali operatorów, co? Materiału na pewno nie żałowali, bo jak tak patrzyliśmy, prosty przykład ramię, to tutaj schodzące w dół jest no dużo potężne, grubsze, a w tych czasach raczej w drugą stronę jest tendencja, że naturalne się odchudzenie, że się odchudza. Tak, nie? Tak, nie, maszyna 850 na pewno przemyślana, wzmocniona. To, co brakowało, często operatorzy mówili, że no jednak 120 koni na dzień dzisiejszy to jednak czasami brakuje, tak? Zwłaszcza przy tak dużej, ciężkiej maszynie. No to co? No to dodaliśmy do 20 koni, w tej chwili to jest przeszło 140 koni. Pompa w tej chwili też bodajże najmocniejsza na rynku, 200 litrów. Nawet pojemności skokowe jest więcej, co też jest w, tym, tak, w tych czasach takie, no tak, raczej tak, nie oszczędzali. Bo jest 4,2, a tam jest 4,5, bo sprawdzałem 4,5 z czymś tam dokładnie. Więc na przekór wszystkim stworzyliśmy, no można powiedzieć, że prawie idealną maszynę, tak? Gdyby nie trzeba było lać paliwa, to już by była całkiem idealna. Parametry świetne, 5 ton. Ale też komfort, tak? Tutaj jak widzimy, no maszyna czołg, ile ma? 12 lat? 10 lat ponad już. Ponad 10 lat. Nieoszczędzana u mnie, bo wiecie co ja robię, trochę filmików jest pokazanych. Tak. A to jest tylko ta miastka, co ona potrafi. Dokładnie. Mamy nadzieję, że ta maszyna nowa będzie jeszcze mocniejsza i jeszcze więcej rzeczy będzie można robić zgodnie z instrukcją obsługi. Tak jest. Oczywiście, tak, z przymrużeniem oka. My jako Agromix, tak, udostępniliśmy taką maszynę, też można śmiało powiedzieć, na dzień dzisiejszy Agromix na ten rok obchodzi 35-lecie i to też się wiąże fajnie z tym, że sprzedajemy przez 25 lat te maszyny, czyli tak naprawdę od chwili wejścia na rynek polski, tak, jesteśmy cały czas dystrybutorem tych maszyn, więc naprawdę mamy świetną kadrę, która jest wyspecjalizowana w obsłudze tych ładowarek. Też jest kupiona u nas, tak? Tak jest. I cały czas chodzi. To widać, lata widać po niej, po wyblaknięciu, ale jest wszystko Agromix. Co jeszcze możemy powiedzieć o tej, tak? Też się cały czas zawsze śmialiśmy, że to jest ciężki wół roboczy, tak? Szybka nie jest, ale przepchnie wszystko, tak? Mamy nadzieję i już to wiemy, tak, bo już mamy sporo tych maszyn sprzedanych nowego typu 850, mimo że tam skrzynia jest typu Vario, M-Vario Shift. To jest nowy rodzaj tak naprawdę komfortu. To też pewnie możesz poświadczyć. W porównaniu z tą to jest duży przeskok. Power Shift jest wygoda do tej, a tamto to jest nieporównanie. Tak, nie? Skrzynia bezstopniowa, każdy się boi, że jak jest skrzynia bezstopniowa, to będzie brakowało mocy. No w tym przypadku akurat nie brakuje mocy. Nie. Dodatkowo śmiało też możemy ciągnąć przyczepy. Taką skrzynią nic się nie stanie, to nie jest tak hydrostat, który no niekoniecznie każdy lubi. Tam jednak jest ta cała obsługa jak w hydrostacie, ale to jest jakby nie patrzeć Vario. Czyli ze spokojem możemy ciągnąć przyczepy, przepychać rzeczy ciężkie, z tą skrzynią się nic nie stanie. I prędkość 43. 43? Próbowałeś. Tak, tak. Próbowałeś, czyli no szybka 10 skrzynia. 10 więcej od tej, dokładnie. Szybka skrzynia, tak, założymy większą gumienię, to i 50 pójdzie. No, ale wiemy, że tą ładowarką tak raczej się pracuje przy... No przy dużych załadunkach, tak, żeby taką ładowarkę mieć, jeździć, to też troszeczkę miejsca trzeba mieć, bo też jest obszerna ta maszyna. Jest obszerna, ale do tego gabarytu jest bardzo zwinna. Ta nowa, właśnie to też nagrywałem, jest w porównaniu z tą, mimo że chyba ma troszkę większy rozstaw osi, tak? Tak, i też ogumienie, tak? Tak. Tam mamy 500 tutaj, 460. Ona na miejscu zawija. Normalnie jest, widać w oczach, że zawraca jeszcze mocniej, jeszcze mniejszy promień. No to super, tak? To mamy nadzieję, że same superlatywy. Tak samo, nie wiem, pewnie było porównanie kabin, tak? Jak to się pozmieniało na przestrzeni 10 lat, dlatego mówię, no... Porównań jest bardzo dużo, tak, ale no tak naprawdę z tą maszyną mosty podobne, zmiany są, ale podobne. Zmiany są, tak, czyli mamy duże osie,
Tak, jeżeli ktoś będzie planował, nie wiem, wymianę Q czy coś z modelu 737 na to, to tutaj niestety nie. Tak, nie, 8 nie. Mamy większy, więc to nie jest to samo. Ja zawsze liczę szpilki, mówię, te są na 8, te na 10 i tak to... Tak jest, to jest ta średnica, nie? To jest no. ta różnica w tym. Co jeszcze z takich ciekawych rzeczy zaobserwowałeś? Na pewno wejście do kabiny, tak? No to jest bajka, bo jest to wcięcie takie, że ja sobie tylko krok i jestem, nie? A tutaj jednak trochę piszczele z początku można sobie poobdzierać, jak się tak Dokładnie. Albo przy zaskakiwaniu, co jest modne, no, tak? No. Szyba panoramiczna też jest znane z poprzednich Nie mówię, modeli. Że źle, bo jest dobrze to ustawione, widać fajnie, ale tam no to jest rewelacja. I komfort fotel z podłokietnikiem też już robi różnicę, jest... zwłaszcza przez szybki załadunek. Tak, robi robotę, chociaż tutaj też jest joystick w podłokietniku, to już jest fajne, ale no jednak ta skrzynia najbardziej, najwygodniejsza jest skrzynia, bo no tutaj jednak jak trzeba z tej dwójki na trójkę co chwilę, jest mało wygodne wbijanie dwójki, bo ona jest tak do jest, tyłu. Tak. No, jakby ale nie patrzeć, tak, konstrukcyjnie to jest jakieś 15-20 lat, dokładnie, ponad, więc na dzień dzisiejszy naprawdę, te, wydaje mi się, że przeszliśmy nie o jeden, a o dwa skoki, tak, technologiczne. Jest. Zachęcam do kontaktu, tak, z siecią dealerską, z Agromixem, jeżeli macie jakieś pytania, zawsze śmiało odpowiemy, tak, i dopasujemy odpowiednią maszynę. Dzięki. Dzięki bardzo.